trzeba wczytać. To będzie na pewno taki średnio ciekawy odcinek. No, przecież ja zapisywałem. Aha, tu, dobra. Także przygotujcie się na taki, no, średnio ciekawy odcinek, dobra. Nie, może po prostu wyjmę jakąś inną broń, na przykład tą. Pistolet maszynowy Viper. I Lara leć. Dziwnie Lara celuje. I nam zostawili jakieś naboje. Dobra. I on też zostawił. Dobra, i co, nie wiem, chyba będzie trzeba na górę spróbować pójść. Kurczę. Mówię, nie przepadam za tym levelem. Dobra, pójdziemy na górę. No to tutaj długa drabinka będzie. No, idziemy, idziemy Lara. I idziemy powoli, powolutku, na długiej drabince. Zawsze mnie ciekawiło, po co są te takie okręgi wokół, znaczy ten okrąg z takimi żelaznymi rzeczami wokół tej drabiny. Bo tak normalnie też widziałem na jakichś czasem wysokich budynkach jest coś takiego. Zawsze mnie to ciekawiło, może ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzu. Zawsze się dowiem czegoś nowego. No i co? I teraz będziemy tutaj szli. Tak? Dziwny skok będzie, jak ja to mówię. Bo taki, że wiecie, że nie da się wycelować, czy naraz ginie, czy nie. No fajnie, czyli tutaj na razie nie ma sensu iść. Dobra. No, Lara. No, ty głupia jesteś, Lara, naprawdę. I wczytujemy. I gdzie będziemy? No to dobra, to nie będę po prostu. Czas na szybkie spadanie z rabinki. Coś, co ja lubię. Ale bardziej w klasykach niż w Angel of Darkness. Ale zrobimy to. No, Lara dobrze się ustaw, to o to chodzi. 3, 2, 1. To jest dużo szybsze niż takie... niż takie schodzenie. No i ostatnie. Dobra, czyli musimy iść w tamtej sali, jak byliśmy, do góry, bo tutaj na dół na razie chyba nie ma sensu. O Jezu, jeszcze tutaj coś jest. Gdzie ten facet był bez tej, nie kamizelki, tylko bez maski. Trochę inaczej wyglądał. Nie zdążymy go zobaczyć, no bo oni znikają niestety, jak Lara je zabija. Jakieś czerwone światełko. O, Mega Vega wróciła w końcu. Lubię bardzo tą broń. Mega Vega, chodź tu. Czy ja wiem, że to się nazywa Mega Vega, ale tak mi się przyjęło. O, i tutaj mamy kontrolki jakieś. I teraz nam się chyba nam otworzyło to. Tak mi się zdaje. Pójdziemy tam i zobaczymy. Fajnie by było, bo chciałbym zakończyć ten Forteca Strachu, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę nie lubię tego levelu. Ale nie jestem pewien, czy tam to się odbyło, ale raczej tak. Bo to ogólnie nie jest krótki level, niestety. To jest taki chyba jeden dłuższy, albo taki jeden podzielony na 2-3 plansze. Dobra, zobaczę godzinę. Mamy godzinę 17:29. Jest dzisiaj 20 maja. I otworzyło nam się tam. Mam nadzieję, że tam to na czas nie jest. Nie chce mi się tego z powrotem tutaj wchodzić. No i jeszcze jeden kroczek, Lara. Dobrze. I znowu zapis. Dobra. Idziemy, idziemy. Tak, chyba nam się tam teraz to otworzyło. Albo przynajmniej będzie możliwość otwarcia. Tak. Teraz się nie odzywam. Bo będę... będzie mnie pewnie zagłuszać. A to nas wtedy tak zabiło.
i magnes z tym życia. Oj, biedna kamera, nie wiesz co się czeka. Tak, na pewno każdy, kto grał w Tomb Raider 5, to kojarzy, że taki sprzęcior to był też. Tylko, że my nim nie sterowaliśmy, tylko... Znaczy tak, w sumie tam też pod sam koniec sterowaliśmy, ale w trochę innym, może, że tak powiem... znaczy w sumie w celu dla Lary, żeby się też gdzieś dostała, ale nie pozbywaliśmy się tych... maszyn strzelających. Dobra. Normalnemu człowiekowi to pewnie rękę wyrwało, jakby z takiej wysokości spadł i się złapał. No i Lara spróbuj skoczyć dobrze. Dobra. I wczytujemy. Może teraz nam się uda skoczyć dobrze. Tak, udało się. No. I schodzimy na dół, nareszcie. To jeszcze nie jest koniec fortecy strachów. Niestety. I wchodzimy tu. Tak. I ja na tym tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się mój odcinek podobał. Dziękuję jeszcze raz za nową subskrypcję. Zachęcam do oglądania moich odcinków. Zachęcam także do komentowania i do szczerych opinii, co w ogóle myślicie o tym i o innych moich projektach Let's Play'ów. Także dzięki za oglądanie i cześć!